Kasprzak, komentarz dnia dla Obywateli News. Dzień dobry i dobry wieczór. Mamy dzisiaj środę, jest czwarty dzień listopada 2020 roku. No i jak niestety co dzień, tak również dzisiaj ten sam nieprzyjemny obowiązek. 24 692 nowe przypadki zakażenia koronawirusem odnotowano w Polsce w ciągu ostatniej doby, proszę Państwa. 18 654 osoby przebywają dziś w szpitalach z powodu koronawirusa i z nich 1625 osób wymagało podłączenia do respiratorów. Dobrze wiemy, co to oznacza i jakie to perspektywy rysuje przed nami w najbliższych dniach, więc o tym już mówić dzisiaj nie będziemy. Zajmiemy się za to tym, co emocjonuje nas wszystkich dzisiaj, czyli tym dramatem liczenia głosów po wyborach w Stanach Zjednoczonych. I na ten fakt bym chciał spojrzeć z takiej bardzo specyficznej polskiej perspektywy. Rekapitulacji wymagać będzie dzisiaj przynajmniej kilkuzdaniowej to, co się dzieje w związku z trwającym już kilkanaście dni w Polsce protestem przeciw próbie całkowitego zakazu aborcji. O tym dzisiaj będzie mowa. Zapraszam. No, chciałbym zacząć jednak od podziękowań, takich powiedziałbym serdecznych i obywatelskich podziękowań, jeśli wolno mi sobie na coś takiego pozwolić, dla pana Olgierda Geblewicza z Platformy Obywatelskiej. Pan Olgierd Geblewicz jest, pewnie mało kto wie, marszałkiem województwa zachodniopomorskiego i całemu temu samorządowi zachodniopomorskiemu należą się serdeczne podziękowania. Dlaczego? No też dlatego, że wobec całej tej mizerii państwowej, polityki, walki z pandemią w Polsce i wobec, powiedziałbym, takiej uderzającej intelektualnej bezradności ze strony opozycji w związku z tą pandemią, takiej bezradności, która owocuje tym, że w zasadzie poza krytyką nie słyszymy żadnych propozycji konstruktywnych rozwiązań albo prawie żadnych. Samorząd zachodniopomorski wydaje się, że stanął na wysokości zadania, mianowicie rozpoczęto tam program przesiewowych badań koronawirusa. Testom podlegać będą nie ludzie z objawami, tylko statystycznie wybrana 50-tysięczna, więc dosyć znaczna reprezentacja mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. No dostaniemy, albo województwo zachodniopomorskie dostanie te podstawowe dane, myślę przy okazji, że będą interesujące dla nas wszystkich w Polsce, te podstawowe dane, które umożliwią prawidłową diagnozę sytuacji, rzeczywisty zasięg tej choroby, rzeczywiste zagrożenie pandemią, perspektywę pewnie tego, co ona oznacza dla, nie wiem, stanu ochrony zdrowia w tym województwie, no i jakieś podstawy dla planowania jakiejś być może sensownej strategii wreszcie. Więc w samorządowi zachodniopomorskiemu należą się serdeczne podziękowania. Ten projekt ma kosztować 15 milionów, jest finansowany ze środków europejskich, no ale od tego właśnie mamy samorządy wojewódzkie, żeby te środki uzyskiwały i żeby nimi dysponowały. Chwała zachodniopomorskiemu. To jest jedno z niewielu takich miejsc na świecie, które tego typu inicjatywy podjęły. Bardzo serdecznie dziękuję. No, cokolwiek mogą znaczyć moje akurat podziękowania. Sytuacja w Stanach Zjednoczonych. Znaczy, o niej informować nie trzeba. Te dane wszyscy śledzimy i tak. One się zresztą zmieniają wiecznie. No, Joe Biden być może ma przewagę rzeczywiście i być może naprawdę wygra. Natomiast oczywiście nie to nas niepokoi, choć zwycięstwo Donalda Trumpa byłoby nieszczęściem, które trudno porównywać z czymkolwiek innym, to jasne. Natomiast to, na co wypada zwrócić uwagę, to właśnie sam fakt, że wyniki wyborów są kwestionowane. Jak pamiętamy, w Stanach Zjednoczonych były kwestionowane z góry. Donald Trump zapowiadał to od dawna, patrząc na sondaże i spodziewając się rezultatu. Jak wiemy, to nie są pierwsze wybory, których wynik kwestionowano. Jak wiemy, wybór Donalda Trumpa był podważany również. Jak pamiętamy, najwyraźniej w Stanach ten tak zwany popular vote, czyli liczba głosów oddanych na dwójkę kandydatów w tych wyborach, te głosy wskazywałyby na zwycięstwo Hillary Clinton. Natomiast z powodu komplikacji amerykańskiego systemu wyborczego i tego, że decydują głosy elektorskie, zwycięzcą był Donald Trump. To jest taka sytuacja dosyć podobna do tej, którą widzieliśmy w 2019 roku, kiedy suma głosów oddanych na partie opozycyjne była większa niż liczba głosujących na Prawo i Sprawiedliwość, a mimo to z powodu ordynacji Donta akurat
Prawo i Sprawiedliwość zdołało, jak wiemy, niestety utrzymać samodzielne rządy w Polsce. Fakt podważania wyniku wyborów jednak jest niepokojącym zjawiskiem. Chciałbym to podkreślić, że jest niepokojące niezależnie od tego, z której strony padają te oskarżenia. Bo jeśli o ordynacji wyborczej mowa, czy o sposobie liczenia głosów, to w zasadzie na dobrą sprawę narody mogłyby się umówić, że wybierają swoich wodzów rzucając monetą na przykład, bądź też rzucając kostką. I póki ten wyrok losu akurat w tym przypadku jest szanowany i przez nikogo nie podważany, no to państwo może działać. Kiedy już każdy czuje się uprawniony do tego, by wyniki wyborów podważać, no wtedy dzieje się niedobrze. Amerykanie są tym autentycznie zaniepokojeni, już o tym tutaj mówiliśmy. W Stanach Zjednoczonych odnotowano rekordową sprzedaż broni w sklepach z bronią. Chodzi o broń legalną oczywiście. Amerykanie do tego stopnia zaniepokojeni byli tymi pogróżkami, co tu dużo nie mówić Donalda Trumpa, że spodziewają się niepewnej przyszłości po prostu na amerykańskich ulicach. I słusznie. No, na te zbieżności z polską sytuacją patrzymy moim zdaniem dosyć powierzchownie i to dlatego na to chciałem zwrócić uwagę, ponieważ patrząc na polską i amerykańską sytuację, to podobieństwa widzi się w rzeczach oczywistych i jasne, że te podobieństwa są prawdziwe. No bo kiedy na przykład pani sędzia Barrett została przemocą nominowana przez Trumpa w końcówce kadencji do składu Sądu Najwyższego amerykańskiego, zapewniając tam republikanom przewagę jak 6-3, no to komentarze amerykańskie wskazują, no poza tym, że ona była potencjalnie niebezpieczna przy właśnie sądowych rozstrzygnięciach dotyczących wyniku wyborów, no jednak gro tych komentarzy dotyczy takiego ortodoksyjnego konserwatyzmu pani sędzi Barrett, który na przykład, tak się spodziewają amerykańscy komentatorzy, może doprowadzić do zmiany orzeczniczej praktyki w związku z kobiecym prawem aborcyjnym. Więc to jest dokładnie ta sama sytuacja. Amerykanie spodziewają się tutaj właśnie republikańskiej ofensywy w tej materii. Natomiast wydaje mi się, że warto podkreślić coś, co jest takim bardzo ogólnym objawem, bardzo szerokiego, głębokiego i wielowymiarowego zjawiska, jakim jest całkiem po prostu kryzys demokracji. Żyjemy w takich czasach, w których być może okazuje się, że ta demokracja jedyna, jaką znamy, ta przedstawicielska demokracja i jej mechanizmy na naszych oczach ulegają wyczerpaniu. Są dosyć powszechnie kwestionowane w Ameryce. A w Ameryce, to widać, jak się patrzy na tę mapę w wyniku wyborów, w Ameryce Donalda Trumpa wybrali wstający z kolan, chciałoby się rzec, mieszkańcy amerykańskiego interioru. To jest towarzystwo, którego konserwatyzm i taką ksenofobię poglądu dosyć trudno porównać z czymkolwiek, co znamy z polskiej rzeczywistości. To wie każdy, kto kiedyś podróżował przez ten interior amerykański. Ale kiedy oni dochodzą do głosu, to owszem ulegają rozmaitym populistycznym szaleństwom, ale trudno, żeby im nie ulegli, bo oni dochodzą głosu w buncie przeciwko tej politycznej poprawności, o której nagle dowiadujemy się my, ludzie uważający się za cywilizowanych i patrzący z taką dosyć wyraźnie wyczuwalną przecież wyższością na tych swoich mniej rozumnych rodaków, w buncie przeciw narzuconemu przez nas kanonowi na przykład politycznej poprawności. Z pewnego punktu widzenia można powiedzieć, że ten głos ludowy, amerykański głos ludowy, ten, który wyniósł na swojej fali Trumpa, jest jakimś głosem poszerzającej się demokracji. I taka ogólnie historyczna refleksja, to ona pokazuje, że pierwsze objawy takiej poszerzającej się demokracji zawsze budzą grozę. Tak było od czasów rewolucji francuskiej. Żyjemy, korzystając z jej dorobku, korzystając z jej testamentu, ale oczywiście na ogół nie pamiętamy, że początek rewolucji francuskiej to były rzezie na ulicach Paryża, wielki terror i rzeczy okropne. I to właśnie był ten udział ludu w wielkiej polityce, udział ludu w historii tego świata. Kiedy ludzie dostają nowe narzędzia komunikacji do ręki, dostali je wraz z siecią 2.0, z mediami społecznościowymi i tak dalej, tyle razy
wychodzą z nich te demony, które w nich były zawsze, ale które po prostu nie miały jak się ujawnić. No być może z falą tego rodzaju zjawisk mamy do czynienia wszędzie na świecie i również w Polsce, gdzie no, wyśmiewamy się z tego, pisowski lud wstaje z kolan, ale być może oni wstają z tych kolan naprawdę. Swój mandat kongresmenki w Stanach Zjednoczonych utrzymała pani Aleksandria Ocasio-Cortez. No to jest, przypominam, ta młoda bardzo, rekordowo młoda kongresmenka z Nowego Jorku, latynoskiego pochodzenia, nie należąca do amerykańskiego establishmentu, która w ostatnich wyborach na poprzednią kadencję wdarła się do kongresu amerykańskiego niejako szturmem, wysunięta przez taki oddolny ruch obywatelski. No, chcę je tak powiedzieć przy tej okazji, bo być może nie pamiętamy o tym, że Aleksandria Ocasio-Cortez była jedną z setki osób, na rzecz których różne ruchy, no na ogół to były ruchy miejskie, prowadziły bardzo intensywną kampanię w Stanach Zjednoczonych w poprzednich wyborach. Ona się skończyła sukcesem w stosunku do niej i do trzech jeszcze innych osób. Cztery osoby spośród setki zakończyły ten swój bój sukcesem. To mi przypomina, kiedyś usłyszałem w Stanach Zjednoczonych od pewnego republikańskiego zresztą senatora, on mi opowiadał, że w 95% przypadków zmian na stanowisku senatora i kongresmena w Stanach Zjednoczonych powodem tej zmiany była nie zmiana decyzji wyborców, ale czy jakaś udana wyjątkowo kampania wyborcza, ale po prostu ciężka choroba, śmierć lub inne prywatne okoliczności, które zmuszały kongresmena bądź senatora do ustąpienia z urzędu. No i na przykład w świecie tych nowych mediów, no takie bardzo poważne pytania stają przed nami, czy ten model demokracji jest rzeczywiście adekwatny do tej zmieniającej się kulturowej rzeczywistości. A przecież przed nami są jeszcze wyzwania cywilizacyjne związane z globalnym ociepleniem, czy głębokimi, wydaje się, nieodwracalnymi zmianami demograficznymi, których konsekwencje będą przemożne i trudne do wyobrażenia, ale z całą pewnością one zmuszą nas do podejmowania bardzo trudnych decyzji, do gigantycznych wysiłków ze strony ogromnych grup społecznych. No i powstaje pytanie, czy politycy, którzy ze sobą konkurują w wyborach, zabiegając o naszą popularność, licząc na powtórkę w następnej kadencji, będą skłonni podejmować decyzje tak trudne i często wymagające posunięć niepopularnych. To jedno z bardzo wielu pytań, które należałoby zadać na temat kształtu polskiej i demokracji w ogóle. No w Polsce jeszcze bardzo często pokutuje ten pogląd, że dojrzałe demokracje bardzo często są takimi dwupartyjnymi demokracjami, jakby pewną kopią tego duopolu, z którym mamy do czynienia w Polsce. Wypowiada się ten pogląd po to, żeby ten duopol jakoś usprawiedliwić, tę wojnę, a PiS zresztą demokratyczną resztą świata w Polsce i jakoś usprawiedliwić, uzasadnić, wyjaśnić, że to nie jest nic wyjątkowego. No otóż to po prostu nie jest prawda, że duopole nie są popularne w demokratycznym rzeczywiście świecie. Kiedy koalicja europejska przegrała ostatnie wybory europejskie w Polsce, no to mało kto zwrócił uwagę na to, że koalicja europejska osiągnęła w istocie trzeci, jeśli mowa o procentach oddanych na nią głosów, czwarty wynik w Europie. No, nieszczęście w Polsce polegało na tym, że Prawo i Sprawiedliwość zanotowało właśnie trzeci wynik. Fidesz był chyba drugi, o ile nie pierwszy. Nie pamiętam do tego, że maltańska socjaldemokracja osiąga jeszcze zdumiewająco wysokie wyniki. Natomiast typowe duże zwycięstwo w europejskich demokracjach notują partie, których wynik zamyka się w granicach na przykład 25%. To jest wtedy miażdżący sukces. Duopole polityczne znamy w dojrzałych demokracjach, zwłaszcza z dwóch krajów. I jednym z nich są oczywiście Stany Zjednoczone, a drugim jest Wielka Brytania. Tylko jakby patrząc na to i uznając to za normę, powinniśmy po pierwsze zwrócić uwagę na to, co się właśnie dzieje w Stanach Zjednoczonych, kiedy ta wojna pomiędzy tymi dwoma wrogimi politycznymi obozami przybiega na sile do tego stopnia, że ludzie zaczynają kupować broń. To nie są żarty. Naprawdę to robią.
No ale po drugie, powinniśmy sobie zdawać sprawę z tego, że w tym duopolu, po każdej z walczących ze sobą stron, istnieje mechanizm wpisany do konstytucji i do ordynacji wyborczej prawyboru, które poprzedzają to plebiscytarne starcie. Amerykanie nie mają złudzeń, że te wybory, te właśnie ostateczne, te właściwe, takie jakich świadkami jesteśmy właśnie w Stanach Zjednoczonych, że one rzeczywiście są demokratycznym wyborem. Nie, on się odbywa w prawyborach. To w prawyborach ścierają się ze sobą tak różne koncepcje, jak te, które reprezentuje w Stanach Zjednoczonych Bernie Sanders, no z tym, kto okazał się zwycięzcą po demokratycznej stronie, czyli Joe Bidenem. To dzięki prawyborom możliwa stała się na przykład kandydatura pani Kamali Harris na wiceprezydentkę u boku Joe Bidena. Ona była również po prostu kandydatką konkurującą z Bidenem w demokratycznych prawyborach. W Wielkiej Brytanii prawyborów nie ma, no ale tam są dwie partie, które mają za sobą bardzo długą tradycję, bardzo rozbudowaną strukturę, bardzo wielu członków. One funkcjonują w innej ordynacji wyborczej. Tam mamy do czynienia z ordynacją większościową, która zupełnie inną logikę wyboru narzuca. No ale przede wszystkim w tych partiach ich frakcje są angielskim wyborcom bardzo dobrze znane z nazwy. Te frakcje mają tradycje, często równie stare jak same te partie, tak? A cała decyzja o wyłonieniu kandydatów wspólnych dla każdej z tych dwóch partii no jest podejmowana w bardzo skomplikowanej, wieloszczeblowej, demokratycznej strukturze angażującej setki tysięcy ludzi, bo tylu jest członków partii w Wielkiej Brytanii. To jest zupełnie inna rzeczywistość niż Polska, a mimo to zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Stanach Zjednoczonych no wiarygodność tej demokracji bywa podważana z każdej strony. Przez buntujących się, wstających z kolan ludzi głosujących w referendum za Brexitem, czy w amerykańskich wyborach za Donaldem Trumpem, jak również przez samych polityków. No, z całą pewnością dużo trzeba byłoby opowiadać, jakie z tego wynikają konsekwencje na przyszłość i jakich modeli próbowalibyśmy szukać. Ja chcę tylko powiedzieć, że no między innymi z tych powodów obywatele RP domagają się prawyborów po demokratycznej stronie w walce z PiS-em. No ale jak już powiedziałem, tym Państwu głowy szczegółowo zawracać dzisiaj nie zamierzam. Chcę tylko zaapelować, byśmy byli skłonni do refleksji na ten temat. O demokracji nie da się zbudować szturmem na władzę PiS. O demokracji trzeba myśleć, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, naprawdę bardzo głęboko. No i protest kobiet. Ten kolejny dzień po oświadczeniu pani magister Przyłębskiej był wyjątkowo spokojny. No i jest to pewnie symptom tego zjawiska, o którym próbowałem mówić w ciągu ostatnich dni. Znaczy mianowicie po tej wyjątkowo wielkiej frekwencji i intensywności akcji protestacyjnych w piątek ostatni, 30 października. No, każda następna demonstracja musi być mniej liczna. Moim zdaniem to dobrze, że one się nie odbywają i powinny być wygaszone. Szkoda trochę, że no nie podjęta została ta inicjatywa, z którą ja sam oraz obywatele RP próbowali występować w ciągu paru dni. Mam na myśli tę mocno wyrażoną ofertę zawieszenia broni, tak? Takiego rozejmu, który jest konieczny w czasie walki z pandemią. No takiej tak sformułowanej oferty, której kosztami dałoby się z całą pewnością w przekonywujący sposób obciążyć Jarosława Kaczyńskiego, który pokoju nie chce, a pcha naród i swoich wyborców również no beznadziejną i bardzo dla wszystkich możliwych stron szkodliwą wojnę. No nie udało się doprowadzić do porozumienia. Taki sygnał z naszej strony nie nastąpi. Marszałek Grodzki nie wystąpi z kolejnym orędziem. Pozostaniemy z tym dosyć krytycznie ocenianym i rzeczywiście kontrowersyjnym wystąpieniem, które nam zafundował ostatnio. Szkoda. Uważam, że to jest duża, zmarnowana szansa. I to jest przede wszystkim przegapiona szansa na to, byśmy sami byli sprawcami scenariusza rozwoju politycznych wydarzeń w tej sprawie. Byśmy wreszcie przestali reagować na to, co wymyśli w swojej chorej głowie Jarosław Kaczyński, a sami zaczęli narzucać reguły gry. Szanse na to, żeby je narzucać, rzeczywiście one niestety maleją, bo zaangażowanie w ten protest maleć po prostu musi i zaraz dopadnie nas pandemia na całego. Ważne jest, żebyśmy mieli świadomość,
ile zdołaliśmy wywalczyć do tej pory. A to są sukcesy zupełnie niepojęte, bo wydeptaliśmy sobie tę zdumiewającą wolność zgromadzeń. Przypomnę o tym. Ten zakaz zgromadzeń, który wciąż de jure obowiązuje, no był powszechnie ignorowany zarówno przez protestujących obywateli, jak i przez policję państwową, która niby miała pilnować przestrzegania tych zakazów. Formacyjne doświadczenie dotyczy całego młodego pokolenia, które się zobaczyło nawzajem, poczuło się pokoleniem mówiącym własnym głosem, wyznającym pewne bardzo specyficzne poglądy, wrażliwym na pewien rodzaj kulturowych kodów. To wszystko jest bezcenne i to wszystko w nas zostanie. No i wreszcie politycy, wszyscy po wszystkich stronach po tej politycznej wojny, dowiedzieli się również no, z polskich ulic głównie, że no, żaden deal polityczny, żaden ustalony przez nich kompromis, przez nich, którzy wiedzą lepiej, jakie prawne regulacje dotyczące bardzo podstawowych praw człowieka powinny w Polsce obowiązywać i są możliwe, no nic takiego nie ma żadnych szans na akceptację ze strony tego właśnie nowego pokolenia, które wchodzi na arenę publicznego życia w Polsce. I tych zmian już się cofnąć nie da, one nastąpiły. Szkoda trochę, że nie korzystamy ze strategicznych możliwości, które los pcha nam w ręce. No więc no, trudno, no, moja misja skończyła się niepowodzeniem, nie pierwsza i z całą pewnością nie ostatnia. To absolutnie nie jest zła wiadomość. Piłka jest w dalszym ciągu w grze i na naszym koncie póki co są niemal wyłącznie sukcesy, a skala tych sukcesów jest doprawdy zdumiewająca. Dziękuję Państwu bardzo. Do zobaczenia.